Witam was, ludzie, z tej strony Survi, a my kontynuujemy jeszcze przygody w Hogwart Legacy i dzieli słuch Hogwartu. W tym odcinku będziemy robić sobie tak. Czyścić tu okolice, bo praktycznie już kończymy rozdział powstrzymania się nad Roka i Rokuda, aby sobie przejść próbę, praktycznie można powiedzieć próbę naszej dyrektor, a my sobie za ten czas wyciścimy sobie w tym odcinku przybrzeże i jak dobrze pójdzie, to jeszcze może Dolinę Hogwartu. Albo region Feldcroft. Ale na ten moment lecimy sobie z tym. Więc wyczyśćmy sobie tutaj okolice, żeby mieć już spokój. Bo tak, ja na razie muszę wylechać im tam chyba do obozu. Bo tu nie ma jak się nawet wryć. Ląduj! Kurde. Siąść by wejść. Można tu zsiąść. A tu już można... Gdzie jest to wejście? Bo widzę, że tu jest jakaś skrytka. A, tu jest. Okej, okay, ja potrzebuję kostki. Kostki tu nigdzie nie ma, tu nie ma. Bez kostki się nie otworza. Kostka zazwyczaj jest gdzieś tu w pobliżu. No kurde. Dobra. Widzę ją. Trochę daleko, ale dobra, niech będzie. Dobra. Zapierdzielę z tą kostką pod wejście. Nawet nie wiem, gdzie ona jest, ale tu już mniejsza. Na jaką tu ma magię w ogóle, nie zwróciłem uwagi. Magia lodu. Gracius, właśnie. I zobaczmy, czym tu się je. Mam nadzieję, że nie będzie znów tych kości. A propos tych kości, to myśmy przed 2-3 odcinki temu... No, a propos kości. To wystarczy nam te 3 paczki i potem mamy po środku parkę kości. Tam mamy. Jedna starsza partia? No, powiem tak, na wariackich papierach starczyło. Tak, skrzyneczka, pewnie jakiś złom, a jak żeby inaczej? Para, para, pa. No i chętnie bym sobie już wydłużył ten pasek na maksimum, jeśli chodzi o starszą tą magię, ale dobra. What? A. No dobra, to teraz tak. Myknijmy się tu, gdzie jest ta baza Ranrocka. Właśnie. I tu gdzieś mieli wejście. Mnie nie ma, panowie. Mnie tu nie ma. Dowódca lojalistów. Nigdy nie widział przy niego, nie? Mógłby mnie widział, to trochę mi plany niszczą. Nie, tylko chyba on mnie widział. No dobra, Petrificus Talus. Im więcej załatwię w taki sposób, tym mniej będę miał problemów w tej pieczarze. A im większy ten pieczar wyczyszczę, tym mam mniej na głowie dzięki temu. Nie mogę mieć więcej... A! Potek leczniczych, okej. Dobra. Raz, dwa, trzy i cię nie ma. Już śmieciu, ty. On mnie tylko wiedział, czy ktoś jeszcze? Bo by to było przydatna wiedza, powiem. Dobra. Właśnie tam. Ktoś tu ma być niby.
A no jest, faktycznie. Ale widzę, że inaczej się tu będę dostać niż ci bym planował. Ale uda się doskoczyć? Uda. No dobra. Tylko, że to nie było w moim celu. Ani w potrzebie, żeby to znaleźć, ale dobra, nie będę narzekał. Bo tu mam znaleźć nikczemnego przeciwnika. Skrzyneczkę. I co tu jeszcze w ogóle mam znaleźć? W tej okolicy, jeśli chodzi o... ten? Pieczarkę? Skrzynia, przewodnik, balony. Jak kurwa balony? Nie wiem. Chyba, że gdzieś tu w centrum są jakieś balony. Chociaż tu nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w ogóle latanie w tej okolicy. Więc okej. To mnie zaskoczyli. Kasa się przyda, nie wiem na co teraz obecnie, ale się może przydać. Dobra, nie będę rozpierdolił robię, zwłaszcza, że to jest nikczemny przeciwnik. Tylko przydałoby się spetryfikować. Kurwa! Beczka, 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 beczka! Fuck! Ty masz? Dobra. Najłatwiej ten przeciwnik był nikczemny, powiem szczerze. A co to jest? No dobra, łatwiejszy będę przeciwniki, żebym się spodziewał? What? Nie, ja do czorta włażę. Aha, jakaś taka... ukryta ścieżka. No, ciekawie, ukryta, powiem. Myślałem, że to jest takie przejście kanalizacyjne. Ale wychodzi na to, że jednak nie. Przeciwnika zabiłem innym przeciwnikiem, tylko z beczki go zmieniłem. Dobra, i tu mamy naszą karteczkę. Przewodnik. Antyczny kompas. Fakt, że ten antyczny mugolski kompas został tu uprzony, oznacza niestety, że osoba czyjej jest on właścicielem podróżował prawdopodobnie po Wali. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Mam nadzieję, że są o to palony chodzi. Bo wolałbym je już też mieć odhaczone. Chociaż widzę, że to już pod wybrzeże kłusowników się zalicza, a nie pod... nasze pieczarę. Ale dobra. Nie ma co chwilowo narzekać, bo pieczara też jest spoko. No dobra. A tam coś jeszcze widzę zostawiłem. Dobra, miło, że można rozłupać skrzynki, żeby coś znaleźć. Okidoki, no to teraz tak. Gdzie do diabła ciasnego tu jest... A, tu nie... Nie, to były te balony. Dobra. To te balony były zaliczone do tego, czy do tego?
Nie, do tego nam zaliczyło. Dobra, to teraz tak, chyba grobowej zdrady, bo nic tu innego nie było. Ale jeszcze zanim grobowej zdrady bym zerknął, ale chyba to będzie ten z grobowej zdrady, nalicza się nam do... No właśnie do... A. Naszej tej. Naszych tu pieczary. Wybrzeże kłusowników niby. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Zobaczmy. Jak nam to zaliczy pod to, co ja myślę, byłoby fajnie. Jakby nie zaliczył pod to, co ja myślę, to, to trudno. Chociaż będziemy mieli grobowiec odhaczony. Revelio. Mhm. Owoc figi. Tu trochę pieniążków. Pytanie, czy to będzie w 100% otwarte, czy jednak tak 50 na 50, że później tak będziemy wracać, to nie jest tak w 100% otwarte. A zaraz się przekonamy. Dobra, tu jest ta skrzyneczka, co ona nam daje? Stojące sztandary w domu. A propos sztandarów domu, muszę siąść tam właśnie do pokoju życzeń i trochę go udekorować lepiej. Mhm. Soki się przydadzą, bo... Myślałem, że ewidentnie będziemy tu wracać, ale jednak nie. Mhm, albo i będziemy, zobaczymy za chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I cię nie ma, jest. Why is this door locked? Revelio. Dobra, jednego widzę, drugiego widzę. The first piece of the puzzle. Mhm. Must be something around here I can climb on. Accio. Guardia Leviosa. Coś tak czułem, że to będzie bardziej skomplikowane niż tak se zgarnąć to i do widzenia. Chociaż i może być łatwo. Albo i będzie tak łatwo, jak mi się wydawało. Dobra. Lumos, chodź tu. Jest? Jest. No to tak. Pod drzwi. One down, two to go. Lumos, chodź. Do drzwi. I ostatni Lumos. I chodź. I otwieraj mi drzwi. Lumos. Success. Lumos. In theory, what are they protecting? Serio, Inferusy? Protego! Stupid one! Levios! Confringo! One more! Expelliarmus! Good, that's shit! Pierdzielaj tam! Confringo! Defender! Dobra, ten się pali chociaż. Ja pierdziela, jakie tych infernusów nienawidzę. Bo je trzeba podpalić właśnie. Dobra, krótko powinno załatwić sprawę. Ciekawie. Myślałem, że to lepiej działa, bo choć jest jakieś... Tak nie za bardzo chce to działać. Okej, okay, ale to już chyba całe jest dnia. Jeśli wychodzi na to, więc raczej to była opcjonalna podróż. Dobra. I zaraz wyjdziemy, zobaczymy, czy nam to zalicza pod
przeżną pieczarę. Jeśli tak, to już mam pieczarkę zrobioną na 100%. Jeśli nie, to trochę lipa. Jak? Zalicza na podpieczarę, czy jednak nie zalicza? Nie, zalicza podpieczarę. Okej. A gdzie to jest w ogóle? Nie wiem, to jak jesteśmy tutaj, to może od razu byśmy sobie zrobili tą łamigłówkę Merlina. O, masz, to boska. Już widzę, na czym to polega. Przebiec po tych... Jeszcze, kurde, nad wodą. Przecież jak coś się zrypę, to już, kurde, będzie tragedia. No właśnie. Chyba, że trochę system oszukać, jakby się udało. I zrobić to w taki sposób. Da radę tu wylądować? Kurde, nie da. Ja cię. To muszę odpowiednio to wyczuć, bo inaczej to na mnie zaliczy. Jeszcze mi ktoś powie, że to jest czasówka, to się zdenerwuje. Dobra. I się udało. Uiii, 9 jeszcze i mamy nowe 4 sloty. Miło by. 4 nowe sloty? 4 więcej pierdół. To już chyba zalicza się pod to. No. Więc dobra, to teraz ta. Co polecimy po kolei? Mam przeszukane? Mam. Więc tak. Polecimy sobie tak. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I będziemy sobie już powoli czyścić tam okolice, bo tu chyba mamy mniej, bo tu 7 skrzyneczek, 3 kartki. 9 tych, 5 tętniących. Balony full, stoły. 3 platformy, 10 skrzyń, 4 kartki. I 15 łamigłówek i 4 te. Jezuś. To tak, tu przenieś i weźmiemy się za to. A czy trolla da radę petryfikować? Z torfowisk chyba. Cholipa. Ja myślałem, że wychodzę gdzie indziej. Dobra, nie ma tego złego, a tą szczotką nie mogę latać. Nie. Co prawda to jest tyle co nic, ale lepsze to tyle co nic niż nic. Dobra, 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 dobra. Powal do skakującego na ziemię, zabij lojalistę, rozbroj wroga, chrzanił to pis. Ja lecę na łamigłówki Merlina. Ale te łamigłówki mają 4 do 5 typów, więc... Rebellion. Jak się ogarnie... No, to jest aktywowane już przeze mnie. Dobra. Jak się ogarnie te typy wszystkie, to już wiadomo o co chodzi. I know what that means. Zapalanie. Tam mam jedno. Tu jest drugie. Dobra, dwa są. Jeszcze jedno powinno gdzieś być. Tam. Nie dolatuje. Dobra, tu mam jedno takie dosyć niskie, więc to jak się zapali, to będzie zaraz zgaśnie. Ta. To się praktycznie w ciągu 2 minut gaśnie. Tam mam dłużej czas i tam też dosyć szybko gaśnie. Więc najgorszy punkt jaki jest, to ten. Dobra, jeszcze się pali, więc dawaj, 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 dzida, dzida! Dobra, to... Jak się znajdzie te pochodnie, to jest szybko idzie, dobra.
Teraz tak, skarb jest, potem nikczemny i znów pomigłówka i stoły i tak. Uleczenie naszego paska starożytnej maci. Czy to za każdym razem musi się poskakiwać? Bo mnie tak to potrzebuje, interesuje, że wcale. Głow dupę. I should investigate. Confringo. Expelliarmus. No i pięknie. A, tu wejście jest w taki sposób, okej. Ciekawe, czy Confringo dałby radę to otworzyć. Nie pogardziłbym. Serio? To jest takie wejść, zabierz skrzynkę i se wejść? Rebellion. Nie, liczyłem na jakąś pomigłówkę. Nawet taką mała, ale... Okej. Nie będę narzekać. Chociaż szybko to pykło. Czyli teraz tak. Tu. Do nikczemnego. Podlecić sobie w miarę blisko, ale bez przesady. Bo jestem ciekaw, czy go da radę spetryfikować. Jakby się udało go spetryfikować, to tam praktycznie walka odbywa się w 3 sekundy. Troll strzęsiawisk. Okej, jakby się udało go spetryfikować, to bym miał jaja jak berety, śmiałbym się. Czyli każdego przeciwnika się da spetryfikować, ale czy trolla też idzie? Czy jednak nie? Też idzie, ale nie na pól. Ty kurwa, jest taki potrzebny, że ja pierdzielę, nie? Kurwa, ginżesz, chuj co jeden mały. Ten gnój mały tutaj załatwia. To było śmieszne. Dobra. Nikczemny załatwiony. Co prawda inaczej niż planowałem, ale dobra, nie będę pani płakał ani narzekał. Zastanawiam się, czy robić tą stronę rzeki. I praktycznie można powiedzieć tak, pół tego zrobimy sobie w tym odcinku, tej połówka. A w następnym zrobimy sobie chyba tą drugą połówkę, więc dobra, chyba tak zróbmy. Ewentualnie jedynym wyjątkiem będzie ta wieś. Miasteczko, wieś, nie wiem jak to nazwać. Gdzie sobie wyzbieramy już na 100%. Okej, okay, na czym ta łamigłówka Merlina tu będzie polegać? Ja pierdolę, znowu to samo. Czyli bieganie. Merlin. Coś ty zaprojektował. Dobrze, to nie są czasówki. Takie dosyć mocne czasówki, to takie małe czasówki. O, w dupę, serio? Doskocz! Aj, liczyłem już, że za pierwszym razem się uda. No dobra. To tak, i stąd, i umiejętnie doskoczyć do tego. I pięknie. No to tak, ciach, więc polecimy sobie do obozu, bo obóz to praktycznie jest napierdzielanka trochę. Potem polecimy sobie na zagadkę i stół. Potem znów łamigłówka i potem na koniec to, jak nam starczy czasu, to jeszcze sobie wrócimy w tamte okolice. Nie da się tego w żaden sposób pominąć. No nie. Kurka. Przydałoby się tak coś. Czy. Motyle. Chociaż motyli się tu nie spodziewałem. Ty, a... Serio? To też uznaje? Podążanie za motylami na szoce? Śmiesznie.
Ale to praktycznie fajnie umożliwia szybsze podróżowanie i unikanie przeciwników przy okazji. Gdzie wy te motyle lecicie? Lawelowym pająki. Really? Dwie lub z zasadami. No dobra, ale tu spetryfikuję też cały obóz. Jakoś nauczyłem się lubić tą niewidzialność, powiem szczerze. Jest dosyć mocno dowalone, jak się pójdzie w umiejki dobre, odpowiednie. Ty nic nie widziałeś. No właśnie. Ciekawe, co jakby dostał z krzesłem. Czy by coś podejrzewał? No i tyle z mojego cichego podejścia chyba. Chociaż może i nie? Spoko. Myślałem, że jak nie jeden zobaczy, to cały obóz jest zaalarmowany, ale wychodzi na to, że jednak nie. No to miło, powiem. Fajne rozwiązane. Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Ty, obca, to mi nie wpierdol się pod Petrificusa, właśnie, obca, dzięki. Coś tu jest? Nie, ale widzę, że trochę coś, żem tu pominął, co to jest? A, te lulalamy. Dobra. Perhaps not. I've been straying from your instructions. Don't interrupt me. Mind yourself. Understood? Petrificus Totalus. Liczyłem, że na asasyna go załatwi, ale jednak się nie da. Więc dobra. They know the lies and falsehoods. No one's my ear and Rookwood. I know, I'm not hearing things. Jak ja kocham... Jo, co tu się... Pierdyle, uciekam. Masz kamieniem. Mam czym cię bać, to chętnie to zrobię. Beczułka! Walka przy użyciu beczek nigdy mi się nie znudzi. Coś tu jeszcze jest ciekawego w sumie? O, tu jest coś w środku. Ja ciuchy zbieram, bo to się sprzeda, to masz tam kasa, jest na kasy, nie wiem na co spożytkować już, ale coś się znajdzie. Najpierw w sumie mnie interesuje tylko to. Ogłuszenie, drugi poziom. No dobra. To już... To teraz tak, następnym co tu mamy w ogóle? Niuchacze, niuchacze mamy. Następnym naszym punktem jest tu astronomiczne. I przy okazji to stężenie starożytnej magii. Nie pogardziłby. Dobra, najpierw zróbmy sobie stół, bo stół jest w samej górze. A stężenie pewnie jest niżej. Jak to bardzo to ciężko wygląda, czy jednak nie? To tak, tu jest jeden punkt. Gdzie mam pojęcie, jakąś gwiazdę gdzieś? Nie, chyba tylko te gwiazdy mnie interesują. Tak to by wychodziło. No, koziorożec. No dobrze, chociaż wieczór trafiliśmy, to nie trzeba było zbyt czekać. Hops. O, spoko sposób na spadanie. Jest skrzynka, czy to jest ta? To jest ta. Dobra, Confringo, gdzie ten punkt? Tu jest punkt.
Zbadaj. I okej, gdzie są te punkty starożytnej magii? Ty nie gadaj, że to jest jakaś taka dziwna czasówka. Bo bym się wkurzył, jakby była taka dziwna jakaś czasówka. I wbijaj, bierz, bierz. Coś czuję, że następne są wyżej. Okej, tu już drabajna. To jest najgorsze, że ja nie widziałem, gdzie wszystko prowadzi. Okej, tu jest kolejny punkcik. To jest jeden z tych profesor Shaw mentioned. O, dobra. Tak, tu. I ostatni musi być na samym górze, na to by wychodziło. Albo i... nie, jest. No i dobra. Punkcik chyba odhaczony. Dokładnie. Im więcej starożytnej magii zgarniemy, tym lepiej dla nas. Więc dobra. O Jezu, nie to chciałem. Ale dobra, niech będzie mapa. I teraz tak. To jest po środku, więc może dobra. Strzelmy sobie ten punkcik i punkciki w miejscowości, bo ile tu ma? Dwie kartki, a mi brakuje trzech. Więc jeszcze gdzieś muszę mieć kartkę. Tu raczej nie mam nic. Tu też nie mam nic. Jakaś miejscowość tu jeszcze jest? Nie, ale gdzieś kartka musi się znaleźć. Ja dzisiaj tej kartki potem szukać będzie najgorzej. Dobra. Nie ma to, nie ma. Nie będę teraz szukał. Może się gdzieś po drodze znajdzie. Dobra, wyrpaj się do wody. Nura daj. Szybkie ładowanko powinno być. Raz, dwa, trzy. I dobra, gdzie to może być? O nie, tylko nie zagadki jakieś. O, szlak. Ale widzę, że prosta zagadka na szczęście. A mogę tędy... Nie, nie mogę tędy wejść. Dobra. Na szczęście bliziutko, no to chyba styknie. I do wody. Nie mam miejsca na wierzchowca. Nura. I dalej eksplorujemy okolice. Ciuk. Ciuk. I teraz tak, skarbiec, a potem zagadka Merlina. Potem znów skarbiec i tętniący i będziemy mieli tą stronę wyczyszczoną i nam zostanie wtedy trzy punkty starożytne, które chyba mam odkryte, czy mam tylko dwa odkryte? Tam to jest gdzie? Tam to jest tam. Dobra, zaraz się tym zajmę. Dobra, najpierw tu wbijmy. Da radę? O, da radę z wody. Miła informacja, że z wody też się da. Co tu mamy? Ule, świecze, dzieli tak samo jak światło, które potrzebuje miodu do herbaty. To jest w chacie. Co tu mamy? Szabla brązowa, czyli element potrzebny mi do... No, potrzebny także niepotrzebny, ale miła dodatek do broni. Broni, znaczy różdżki. Pierwszy poziom, powinno być szybko. No, pyknie. Pykło. Tylko, że już zawsze pomylę strony.
O, było, było, było. Pięknie. Mhm. O, kiteł. Kiteł, kiteł, kolejny kiteł. Dom kitełów? Szukam, szukam dymikosów. Jest wieczór, to może by się znalazły. No to chyba też ma być jakieś jeden albo dwie sztuki. Więc dobra. Zaraz zobaczę. Mapka. To mają być te mimoze, czy jednak nie mają być w tej okolicy? Ma być jeden posążek. Dwie skrzynki, jedna kartka i jeden demimos. W tej domu mi nic nie mówił. Handlarz. Tu mamy na drugim poziomie, możemy zerknąć, czy tu nie ma kolegi małego upierdliwca. No dobra. To komu ja mam te demimos w ogóle oddać teraz? Bo Muna nawet nie będzie teraz szukać, to jest najśmieszniejsza. Kufel piwa. O, tam jest jakaś skrzynka w ogóle, by the way. Ale tam mniej ważna, więc... Warto było bić. Tu jest ta zagadka Merlina, której niestety bladego pojęcia nie wiem, o co chodzi. Bo tu nic nigdzie nie widzę. Do niej, ale zaraz też spróbujemy ją zrobić. Jak się tu oczyści okolice już. Z większości pierdłek. Skrzyneczka, coś na dole jeszcze widziałem. Worek. Skrzynka. Trochę złomu na sprzedaż. Tu widzę jedną tą kartkę. Pochylony dom. Miejsce nazywają ze względu na niecodzienny i tak dalej kształt. Tu chyba tyle, jeśli chodzi o ten dom. O ty Merlin, cwana bestio, już widzę. Teraz znaleźć tylko miejsce, gdzie ta kula ma być. Aloha, Mora. No to plus... Dwa przyjemne z pożytecznym. Pięknie ten punkt, bym się nie pogniewał. Kurwa. Jest dla Majgos. I fotel. Revelio. No, takich luksusów to już dawno nie widziałem. I skrzynka gdzieś tam z tyłu była jeszcze. To należy do tej miejscowości, serio? Ja się sunę. Kto tu kurna mieszka? Jak się do tego dobrać poza tym? A to wychodek jest. Zrujnowane wysokie schody. Dobra, tak. Gdzie w ogóle jest ta wieś? Tu jest wieś, tu gdzieś kulkę widziałem. Ale gdzie ta kulka ma iść? To już jest drugie moje pytanie. Rebellion. Bo Holipaka nie widzę. Mam jakby wrażenie, że mam ją wystrzelić. Ale dokąd i po co, to już jest drugie primo. Aha, tu mam ją wystrzelić. Te pulso będzie szło w ruch jak skurczyzna. I praktycznie już będziemy mieli wtedy tą okolicę tego dolnego Wels... Hogsmeade.
Bo tego na inaczej chyba niż akt na akcję to chyba nie pójdzie. Coś czuję. No dobra. I okej, okay, już powinno cylnąć. Mam nadzieję, że to do tego było. To było do tego, nie? No. Tyle dobrego, chociaż... Jest wyczyszczony, tak? Tak. Jedna kartka przewodnika. Aż mnie zastanawia, gdzie ona może być. Dobra, to tak, skarbiec i łamigłówka. Potem skarbiec i źródło. A potem, jak dobrze pójdzie, z drugiej strony się zaczniemy brać i czyścić. Czyli tak, to. I lecimy. Ciuch. Ciuch, 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 ciuch. Pym. I jest punkt. Łow dupę. Really? Takie proste? No to już mi ten punkt zahaczyli. This looks intriguing. Już mi nawet go zaliczyć, że odkryty. Czy to też będzie coś proste? Wbij, weź skrzynkę i wypierdzielaj. Akio! To Polso! Revelio! No. Jak ja kocham te szybkie punkty. Wbij, weź tę skrzynkę i wypierdzielaj. Okej. Okay. Tu mogę wierzchowca, czy jeszcze nie mogę? A przy okazji bym sobie wziął tą tarantulę. Teraz tak. Punkt tu na górze, czyli punkt merlinowski. I on będzie polegać na czym? Pokażcie mi kamyczki. Albo na rozwałce. Bombarda przerwać z nad głowy płonącemu. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Nie chce mi się z nim bawić, nie? Albo będzie trzeba rozwalić te kamyczki. No. Rozwałka kamieni. O, i taki lubię. Dwie sekundy zrobione. Jak ja takie lubię zadanka. To tak, teraz tu. Cały czas zastanawiam się, gdzie ja mam znaleźć, szukać tej ostatniej kartki. Bo to już należy do czego? Tak, no to jest punkt graniczny. Że tak to określę. Gdzie mam szukać tego? Były tylko dwa miasta. Cztery, więc 8. Co? 4, 3, 1. O kurna. Trzeba będzie szukać po okolicy w takim razie. O szlak. Chyba, że coś koło tego zamku większego. Dobra, później się poszuka tej jednej karteczki. Przewodnika, żeby mi to na 100%. No w sumie Hogwarts nie tyle, co mnie interesuje. Hogwarts to faktycznie jest takie bardziej ciekawe rzeczy, na przykład u zagadki Merlina, bo to się przydaje do ekwipunku lepszego, większego. Skarbce, bo mi to po prostu bruzi na mapie. To wolałbym mieć wyczyszczone. Good finger. These rocks have seen better days. Rebellion.
Co, nie gadaj, że tu kamyk coś powinno być. Ja pierdziu, tam kamyk powinien być, tak? Tylko pytanie teraz mi, gdzie on ma być? Gdzie jest ten kamyk? O, tam jest. Chyba. No. Akio. Wingardium Leviosa. Czekaj. Confringo. No. Nie tak chciałem, ale dobra. Coś piznęło. Do, nie dość miejsca na wyzwanie wierzchowca, o wreszcie. No dobra, i to potrzebuje. Zahaczy? Zahaczy. Nie pięknie. Mhm. Aha, już widzę, co to jest. Już to kiedyś robiłem, więc wiem, jak to załatwić. Jak się nie zgasi, to nas zwala w ciągle w to samo miejsce, więc. Więc to była chwila roboty. I teraz punkt tętniący, źródełko. Ale zanim źródełko, to bym je tu wyczyścił. Z przeciwników wszelkiej maści, jakby się udało. Jak tam cholera, cholipcia wejść? Mroczny wilk. Cio! Tu nikogo nie ma. Hej, jak mus to mus. Dobra, a co ja z tym mogę zrobić? Hej, oni tym mnie tak. Ty nie gadaj, że to działało. Ha! Ty nie spodziewałem, że tutaj to działa, to Glacis. W tym wypadku, ale dobra, nie będę narzekał. Mhm. Rebellion. Confringo. Wolę już mieć wszystkie ścieżki odblokowane, bo to nie różnie może być. Okej. Okay. Gdzie jest ten punkt? Od tego zacznijmy. Tu. Dobra, jeden na górę, jeden na dół, a jeden tam. No dobra. Hu, to nie będzie tak łatwo. Dobra, jeden mi prowadzi tu na górę. A, tu jest jeden. Drugi jest gdzieś na górze. Więc okej. Okay. Jakoś tędy powinien sobie poradzić. Must have been quite stately in its time. Defender. Chyba. Nie chcę Defindo, tylko chcę szczotkę. A, dobra, nie tak chcieli, ale dobra. Ja zrobię to tak. Mhm. Twoje gniazda są miła sprzedać, daj nadmiar. Albo coś innego. A, tu mam przejście. Teraz moje pytanie, klucz brzmi tak, jak tam wejść? A czy rękawiczki będą gorsze niż to, co ja mam? Więc zielone mogę powypieprzać, żeby mieć trochę slotów. Bo zielone nie są dużo warte. Slotu trochę zjada.
Dobra, 5 slotów mi powinno chwilę wystarczyć. Ja mam 36? Kiedy mi się to wbiło, nie wiem. Dobra, szczoteczka. I moje pytanie, klucz brzmi, jak tam się wdrapać. Okej, widziałem chyba wejście. Akio, Wingardium Leviosa. Mhm. Ciekawe, ile jeszcze potrzebuję, żeby wzmocnić sobie ten nasz zdolność. Skacz, skacz, to raczej wysoko nie jest. Dobra, myliłem się. Nawet. To się samo otwiera na stałe, czy muszę to mrozić? Samo się otwiera na stałe. Dobra. No to ta strona chyba jest wyczyszczona już na 100%, a my mamy jeszcze... No, już po czasie w sumie, a długo po czasie. Więc z tym akcentem sobie zakończymy odcinek, więc cześć, czołem, nara, a my się widzimy w następnym odcinku, gdzie będziemy drugą część czyścić, więc cześć, czołem, nara i hej!